Jesteśmy na wyspie Tamka, znajduje się tutaj budynek, gdzie naprawdę się dzieje dużo kulturalnych rzeczy. Jedną z nich jest wystawa pod tytułem Można zwariować. Rozmawiamy z twórczynią tego wernisażu, Ulą Jagielnicką. W wystawie chodzi o to, że przedstawiam jedno miejsce w jednym czasie, ale z różnych perspektyw. I tak naprawdę jak wchodzi się tutaj i patrzy na obrazki, to można stwierdzić, że coś mi się pomyliło, ponieważ nie wygląda to na to samo miejsce, ani na ten sam czas. Natomiast właśnie chciałam przedstawić tutaj to, że z różnej perspektywy różna osoba w tym samym czasie, w tym to samo miejsce może i tę samą sytuację może postrzegać zupełnie inaczej. Także można zwariować dlatego, ponieważ gdyby tak przyjrzeć się temu wszystkiemu, w jaki sposób żyjemy, w jaki sposób to doświadczamy różnych rzeczy i to, że my doświadczamy jednego, a ktoś inny doświadcza zupełnie czegoś innego w tym samym momencie, w tym samym miejscu, w tym samym czasie, no to można zwariować. Wszystkie obrazy są wykonane taką samą unikalną techniką, która jest bardzo czasochłonna. To jest moja autorska technika. Są to kolaże. Kolaże na podobraziach. Czyli mam część stworzoną farbami akrylowymi, bo to jest technika mieszana. I jest akryl, czyli coś, co sama maluję, oraz przyklejam elementy, które wycinam z gazet wcześniej. Uwielbiam małe elementy, uwielbiam przyglądać się obrazkom, uwielbiam znajdować niuanse, szczegóły, coś, co autor ukrył, żeby nie było tak na pierwszy rzut oka widać, więc też to stosuję u siebie. Wystawa nie bez powodu jest zlokalizowana na artystycznej wyspie Tamce. Bardzo lubię to miejsce. To jest galeria, która jest bardzo mała, ale ma swój charakter. To też jest tak, że nie jest to miejsce, które od razu przychodzi nam na myśl jako na miejsce, gdzie może odbywać się wystawa sztuki. Masa rzeczy się dzieje na Tamce, masa ludzi robi bardzo dużo ciekawych projektów, więc chociażby z tego powodu warto jakby wejść w tę przestrzeń i tutaj coś pokombinować. Wszystkie obrazy na tej wystawie coś łączy. Kiedy będziemy mogli przyjść na nią i sami zobaczyć te połączenia? Wystawa jest bezpłatna, zapraszam bardzo serdecznie. Poza wernisażem, który będzie w niedzielę o 17, będę również zapraszać w tygodniu po 17. Także zawsze tutaj będzie można przyjść po wcześniejszym sprawdzeniu, czy jestem i ja bardzo chętnie opowiem o obrazkach. Każdy ma jakąś historię. Zapraszamy wszystkich na wystawę Można zwariować. Jeżeli ktoś lubi poszukiwać szczegółów, to tam można ich bardzo wiele znaleźć. Dla telewizji Echo24 Marta Wrońska.